Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio, a dzisiaj jest podwójny odcinek Escapistów. A słuchajcie, moi mili, bardzo chciałbym was przeprosić za to, że ostatnio nie było regularnie filmów. Nie tylko z Escapistów, ale ogólnie na moim kanale. A mogę się wytłumaczyć w prosty sposób taki, że nie tyle co nie miałem czasu, bo czas oczywiście miałem na filmy. Tylko kwestia tego, że brakowało mi takiej jakby wewnętrznej motywacji do nagrywania tych filmów, tak troszeczkę jestem zagubiony obecnie z moim kanałem. Nie wiem, w jakim kierunku chciałbym, żeby on się kierował, jak ja chcę treści tutaj prezentować, nie wiem, co chciałbym dokładnie wrzucać. Oczywiście, ja kocham gry indie i tak dalej, ale zastanawiam się ogólnie mniej więcej, w którym kierunku się skierować, bo sprawa wygląda następująco. Nie, do i samu nie chcę mu nic zdawać, ponieważ jego będę i tak bił dzisiaj. Sprawa wygląda następująco, że po prostu ostatnio zacząłem rzucać jedynie let's play'e. Tam Please Don't Touch Anything, co nie to było, wyszło super i mi się bardzo podobało. Ale na przykład z tutaj, jeżeli chodzi o chociażby, co masz taśma, super. O Boże, się złoszczą na mnie. Jeżeli chodzi chociażby tutaj o escapisty, to szczerze mówiąc do końca ja nie jestem zadowolony z tej serii, ponieważ ona już trwa 50 odcinków i tak jakby wydaje mi się, że ona całkowicie przejęła mój kanał, że jedynie zacząłem to wrzucać, przestałem wrzucać jakiekolwiek filmy i to wcale nie jest dobre, bo różnorodność na kanale jest ważna, a tej różnorodności niestety u mnie zabrakło przez to, że po prostu zacząłem cisnąć te escapisty codziennie, czyż nie? A rzadko się zdarzało tak, że były dwa filmy dziennie, a jak były, to myślę, że dużo osób mogło nie nadrabiać za tymi filmami. Dlatego teraz mam taki mały dylemacik, co ja powinienem zrobić, właśnie dlatego też była taka długo przerwa noworoczna, a teraz rzucam materiały jakieś nieregularne, jakieś różne, bo ogólnie sprawa wygląda tak, że ja wcześniej wrzucałem, przed tym jak zacząłem się bawić w lesplayowanie takie zupełnie tak jak teraz, ja wrzucałem materiały, które często były bardzo mocno pomontowane i tak dalej, skupiały się jedynie na ciekawych momentach i tak dalej, a nie właśnie powiedzmy, załóżmy, że coś takiego, że na przykład Mandzio sobie chodzi, uczy się i tak dalej, nie, Mandzio by to wszystko wyciął i tak dalej, żeby materiał był jak najbardziej tutaj, że tak powiem... No dobra, muszę mu to zabrać, bo inaczej to nie wyjdzie w ogóle. Okej, dobra, udało się. Żeby materiał był jak najbardziej taki zwarty, co nie, żeby były same ciekawe rzeczy, same najważniejsze rzeczy i tak dalej. Żeby po prostu nie marnować, że tak to ujmę czasu widza. Chociażby jeżeli chodzi, nie wiem, czy widzieliście u mnie na kanale Garry's Moda, którego kiedyś tam nagrywałem, to właśnie w taki sposób się to prezentowało, że te materiały były mocno przymontowane, była muzyka w tle, były tylko ciekawe momenty, były tylko momenty, z których można było zrobić coś jajcarskiego, z których można było zrobić coś, no co by rozśmieszyło daną osobę. Poczekajcie, nie go pobiją. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i teraz czegoś takiego u mnie na kanale nie ma, czego mi bardzo brakuje, tak szczerze mówiąc. To jest po pierwsze. A po drugie, zastanawiam się, chciałbym bardzo tworzyć takie materiały, lecz zastanawiam się, czy w ogóle one by obecnie na moim kanale miałyby miejsce, bo przez to, że zacząłem robić te let's play'e, przez to, że również zacząłem bardzo dużo działać z chociażby Isamu, czy z Gimperem, czy z Rojem, dobra, Rojo to zły przykład, ale z Isamu, czy z Gimperem, osoby, które całkowicie nie montują materiałów, a Gimper i Isamu rzucają pociągi jednogodzinne, czy takie materiały miałyby jakkolwiek miejsce, bo pamiętam, że raz rzuciłem właśnie w tym stylu przemontowane wideo tutaj z GTA. I co prawda, to weszło bardzo też dużo osób z innych kanałów, ale wtedy spotkałem się z dużą krytyką, że po co wycinałem i tak dalej. A następnie, kiedy wrzuciłem materiał, który miał właśnie niepowycinane te wszystkie rzeczy, które miał wcześniej wycięte, to usłyszałem z kolei opinię, że film jest po prostu najzwyczajniej w świecie nudny. Wcześniej go zrobiłem tak właśnie, że przez to, że wyciąłem tamte fragmenty, dodałem muzykę, dodałem jakąś historię, zbudowałem. Nie montaż kurwa w stylu, że nie, ja takiego montażu sam nienawidzę, tylko po prostu wiecie, taki montaż, czyli dodanie muzyki, jakieś tutaj ułożenie scen, jakieś to zrobienie, wszystko z rozumem i zgodnością. Dobra. Nie, już nie zdążę tego zrobić, już raczej nie zdążę zrobić roboty. No masz 5 minut, no proszę was, 5 minut i samo 5 minut to nawet Szymon i samo ich spompa tego nie zrobi. I właśnie się zastanawiam, jak to teraz jest. Chociażby ostatnio wrzuciłem Pracownia Metalu. Tak, ja chcę to. 70 punktów! O, cholera jasna, muszę się uczyć, uczyć i uczyć. O, muszę się bardzo, bardzo dużo uczyć, skoro 70 punktów. Ostatnio wrzuciłem m.in. H1Z1, które się spotkało z dużym tutaj, że tak powiem, odbiorem negatywnym, ale głównie dlatego, że escapistów nie było. A poza tym H1Z1 to jest jedna z tych gier, które podpadają pod kategorię, że o, DayZ jest lepsza albo coś innego jest lepsze.
i bardzo dużo osób może nie lubić tej gry i tak dalej, dlatego nie mogę się tym sugerować, bo musiał nagrać jakiegoś Garry's Moda i tak dalej, o tak to sprawdzić, albo mogę po prostu właśnie poświęcić ten odcinek na przegadanie właśnie takich spraw różnych, na podpytanie was, no jakby nie patrzeć, jesteście moją widownią. Zgaduję, że jest tam ileś 10 tysięcy osób, które oglądają również wszystkie pisy i w ogóle nie są tym zainteresowane i być może pominął ten odcinek, no ale mam nadzieję, że cała reszta jakoś tam wysłucha i mniej więcej się tam da jakiś feedback w komentarzach. Nawet jeżeli by to, bo ja nie oszukuję się, wiem, że to na pewno nie będzie tak, że nagle na 100 tysięcy osób czy 200 tysięcy osób, które obejrzą ten odcinek, nagle się pojawi 50 tysięcy komentarzy, bo oczywiste jest, że tak nie będzie, ale mam nadzieję, że chociaż te 2-5 tysięcy komentarzy się pojawi, które by dawały jakikolwiek tutaj znak dla mnie, w którym kierunku powinienem się skierować. Bo ponieważ, no, najgorsze jest z tym, jeżeli człowiek chce robić wiele rzeczy, a powiedzmy sobie szczerze, że osoba, która robi wszystko, to tak naprawdę jest ekspertem do niczego już. Że na przykład, jeżeli ktoś ma na swoim serię vlogi, ma na swoim kanale vlogi, ma tam jakieś show, ma tam jakieś let's play'e, ma tam jakieś jeszcze filmy pomontowane, to tak naprawdę rozbija się tak bardzo ta widownia, że zamiast mieć na przykład, że zamiast mieć po prostu jakąś dużą liczbę wyświetleń na każdym filmie, to kończy tak, że ma 30 tysięcy wyświetleń na każdym filmie, mając milion subskrypcji. Tutaj na przykład Royo, który ma tak zróżnicowany kanał, że jeżeli się wejdzie do niego, to każdy znajdzie coś dla siebie. No i właśnie Royo spotyka ten problem, że przez to, że on właśnie ma aż tak zróżnicowane serie i tak zróżnicowaną widownię, to tak naprawdę jego licznik subów może go na przykład denerwować, że i samo teraz już mając, nie, jeszcze wciąż mając mniej subów, ma pod filmem więcej wyświetleń. Ale prawda jest taka, że i samu nawet w 1/10 nie ma aż tak zróżnicowanego kanału jak Royo. I ja właśnie nie chciałbym również iść w tym kierunku, żeby mieć aż tak super zróżnicowany kanał, że każdy znajdzie coś dla siebie, tylko pomimo wszystko chciałbym się utrzymać w tej formule, że jeżeli widz ogląda tam Papersy, to jak wejdzie na Escapisty, to również będzie mu się podobać, ale później jak wejdzie na jakieś Garry's Mody i tak dalej, to również będzie chciał to oglądać. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli o co mi chodzi tak w sumie? Tak może podsumowując, o co mi w ogóle chodzi. Mi głównie chodzi o to, żebyście mi podpowiedzieli, czy materiały, typu weszli sobie na mój kanał, co nie, jeżeli w ogóle macie czas i tak dalej na to, zobaczyli sobie stare filmy z Garry's Moda, to one były nagrywane bodajże w październiku 2014, czy coś w tym stylu, czy tam w listopadzie, chyba w październiku, albo we wrześniu nawet. I tam po prostu były takie właśnie mocniej przemontowane filmy, co nie jest jakimiś wyskakującymi gówno memami, tylko właśnie mocniej przemontowane filmy, że muzyka i tak dalej, jakaś przedstawiona historia na nich, żeby się po prostu zerknęli okiem i tam mniej więcej powiedzieli, czy takie materiały miałyby teraz na przykład miejsce, co nie, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu u mnie na kanale, poprzeplatane właśnie let's playami typu The Escapist i tak dalej, bo z tego nie chcę rezygnować, bo to jest coś, co już weszło mi w krew, co ja lubię bardzo robić, poza tym nie chcę rezygnować z gier indie, które, no, stały się moją absolutną miłością. Już na oku mam kolejne, już nie mówię nawet o Prison Architect, tylko mam jeszcze wiele innych tytułów na tutaj, wiecie, przygotowanych, że tak to ujmę. Dobra, słuchajcie, jako że ja dzisiaj nie zrobiłem absolutnie nic związanego z ucieczką, to jutro będziemy musieli się na tym skupić, ale potrzebowałem takiego jednego dnia, w którym się skupię na takich rzeczach ważnych dla mnie. A po tym dniu... Od razu co zacznę robić, to się zajmować wszystkimi sprawami odnośnie escapistów, ponieważ sprawa wygląda tak, że niestety w stronę ucieczki nie poczyniłem żadnego postępu. Ach, kolejny wspaniały dzień dla naukowca. No, słuchajcie, dzień numer 3. Dzisiaj musimy zacząć wreszcie jakoś działać sensownie, dzisiaj musimy jakoś tutaj zacząć pracować na swoje tutaj utrzymanie, jeżeli chodzi o... Keeper kręci się w pobliżu... Nie. Jeżeli chodzi o utrzymanie się tutaj w kategorii więźnia, który bardzo, bardzo szybko ucieka, to będzie Rocky Alien. Bardzo dobrze, że nie ja. Dlatego, słuchajcie moi mili, zajdziemy na śniadanie, zrobimy rozróbę. Potem jak zrobimy rozróbę, to oczywiście to ja pójdę poprzeszukiwać tutaj wszystkie biurka i tak dalej. Zgarnę sobie darmową kasę. No dobra, już mnie i tak złapali, zatem będę miał te 30%. A zegarek, zapalniczka... Blacho! Czy chcę blachę? Chcę blachę. Wezmę sobie blachę, co mi szkodzi. Dobra, wziąłem sobie blachę. O,
Tak. Zatem tak, na samym początku musimy przepracować nad tym, że obecnie jesteśmy dupą, a nie więźniem, czyli nie uciekamy absolutnie, tylko no za bardzo nam nic obecnie nie wychodzi, ponieważ mamy tylko fajną pracę, ale w stronę ucieczki to nie poczyniliśmy żadnych postępów. Dobra, niechaj tak to będzie. Przydałby mi się bardzo śrubokręt, to na pewno, czyli o to muszę sobie zadbać, o śrubokręt, magazyn, plakat, żebym sobie zrobił do tamtego pomieszczenia, żebym miał dostęp do drewna, tak. To co myślę, to co mówię ma sens. Kto mnie bardzo tutaj nie lubi? Wiem, że chyba Isamu, tak, zdecydowanie Isamu ma ze mną problem. Jeszcze chciałbym tutaj jeszcze raz to zrobić. Chciałbym to zrobić jeszcze raz. Izak, oczywiście. Rojo tutaj, nie, magazynu to by nie chcę dawać. Lekarstwo? Proszę. O, Rojo, akurat ty masz cukrzycę, to proszę bardzo, dostajesz lekarstwo. Już cię wyzdrowiałem, Rojciu. Nie musisz mi dziękować, Patryku. Blacha, pasta do zębów, zapalniczka. Dobra, blachy obecnie nie potrzebuję, pasty do zębów obecnie nie potrzebuję. Co na pewno będę potrzebował, to będą to widelce. Widelce, żeby się tam przekopać. O jest. No i... Chyba przesadzacie już. No przez to, że sobie przychodziłem i byłem na śniadaniu, już zjadłem, to mnie bijecie wszyscy. Troszeczkę chyba przesadzacie tutaj, panie i panowie. A raczej panowie, panowie i jeszcze trochę panowie. No. Naprawdę, troszeczkę już przesadziliście tutaj, żeby mnie aż tak bić. Za co? Tak naprawdę... A nie myślałem, że to Isamu tutaj przyszedł i myślał, że tego. Że może pracować u siebie. Nie ma mowy, Szymek. Sorry, twoja robota jest moją robotą obecnie. O kurczę, to się zacina tutaj zawsze. Nie lubię tej roboty z tego jednego powodu, że ona się w tym miejscu zawsze zacina. Że nie mogę tego zrobić tak szybko. Ja pierdzielę, ile ja muszę tego zrobić tutaj licencji. No ja... No jak wolno, no szybciej, no proszę. Escapisty, dlaczego się tutaj tak zacinacie podczas tej roboty? Gdybyście nie mogły być troszeczkę, odrobinkę szybsze. Jeszcze jak byliśmy w tym więzieniu numer... to chyba było trzecie więzienie... Ja pierdzielę, wszędzie tutaj zdoi się z wentylacji. O, tutaj będę musiał... Tutaj nie ma kamery swoją drogą. O kurczę, to ja tutaj będę... Może ja tutaj się dostanę do wentylacji. To byłoby bardzo ciekawe. Muszę się nad tym zastanowić. Okej. Tablica rejestracyjna jest w ogóle przedmiotem nielegalnym swoją drogą. Nie mam dla tego pojęcia, dlaczego jest przedmiotem nielegalnym, no ale jest. Zabieraj je. Ja tego nie chcę. Dobra, możesz sobie pójść. Dziękuję ślicznie. Czy mam tym gruby tyłek? No, Tomek, ostatnio byłeś chory, schudłeś parę kilo, na siłkę chodzisz? Myślę, że jest całkiem spoko, wiesz? Nie trzeba się przejmować grubodukiem. Dobra, czy ktoś mnie tutaj odwiedza? Tak, dzień dobry, już mnie podwiedzaliście, to rozbijam dalej moją ścianę tutaj. Niczym się nie przejmuję. Widelec jest do użytku. Przydałoby się w ogóle tutaj rozbić też kolejną ścianę, żebym mógł do niego wchodzić, nie wchodząc do siebie. To wtedy mógłbym stracić moją robotę i w ogóle bym się nie musiał martwić. Musiałbym się nad tym zastanowić, to mogłoby być stosunkowo ciekawe. Dostaję w pierdol. Naprawdę? Olałeś to, że ja tutaj kopię? No proszę cię, stary. Czy wy macie aż taką wylewkę na to, co robią wasi więźniowie? Czy uważacie, że wasze więzienie jest tak dobre, że na pewno nikt z niego nie ucieknie? No, żeby was ta tutaj pycha nie zgubiła, moi kochaniutcy. Żeby was ta pycha najzwyczajniej w świecie nie zgubiła, bo na razie się zapowiada na to, że troszeczkę jesteście tutaj zbytnio pyszni. Okej, przekopałem tak mocno, jak tylko się dało. Nitro i Skyen, bardzo dobrze, że nie ja. Oficer Tasty nie, czas na ćwiczenia to dobry moment, czyli już mam dwa na ćwiczenia. Ukradł mi plakat, a nie. Dlaczego odrzucam zamiast tego? Przyjmować i odrzucać tutaj w dzienniczku? Najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Śrubokręt 75, Izak ma bardzo coś ciekawego. Eleven. Blacha 27 i magazyn, okej, też coś ciekawego. O, poszukiwać śniadanie, jasne, z chęcią. Odwracanie uwagi to jest w ogóle moje ulubione zajęcie, dlatego... No, spadaj, zajęty jestem, co chciałeś, Nitro. Cześć, no dziękuję, cześć, przyjacielu. Dokładnie, ty potrafisz się do mnie odezwać normalnie, nie jak ta reszta tych głomów, pacanów, patałachów. Okej, zatem teraz przeszukujemy o tutaj, tylko strażnik niechaj sobie pójdzie. Dobra. O, tam się ktoś bił ze sobą, dobrze, że go złapali. Beczka penarium, blacha kolejna. Czy potrzebuję dwóch blach? Czy ja będę potrzebował łopatę w ogóle? Wydaje mi się, że nie. Ale niechaj, no dobra, no zebrazy zbiorę. Krem do golenia, to będzie fajne. O, halo przyjacielu, co tutaj miałeś? Nic ciekawego, to nawet nie biorę. Beczka penarium, blacha kolejna. I czekolada, wszystko zostawiam sobie tutaj.
Pasta do zębów, jeszcze pasty do zębów używajmy. Tutaj proszę sobie pójść. Tutaj sobie proszę pójść, bo teraz kamera się odwraca. O, nie zdążyłem! Ajajaj! Nie trafiłem przyciskiem. No niestety, jedzonko, talia kart i kolejny krem do golenia i talk kosmetyczny. To tak sobie nawet zrobię. Dlaczego wolę krem do golenia? Ponieważ on dużo lepiej pokrywa oto, aniżeli po prostu ta. Pasta do zębów. Talk kosmetyczny sobie wezmę, to sobie odkładam. Dobra. No dalej, 5. Halo, halo, dlaczego mi to nie zadziałało na samym początku? Dlaczego mi to nie zadziałało? Łyżka, łyżka mi się nie przydaje, tutaj chyba byłem. Tak, tutaj tak to wygląda, jakbym był. No dobra, no to wychodzimy stąd, idziemy sobie poćwiczyć. Mamy same legalne przedmioty, zatem nie ma co się denerwować. A o siłę ja chcę tutaj zadbać, ponieważ wydaje mi się, że spoko byłoby, że nawet jakby ktoś mi przyłapał, jak będę uciekał, że mógł mu po prostu przywalić w mordę, że tak to ujmę, że mu przywalić w mordę i dalej uciekać, co nie? Dobra, poczekaj, zaraz będę ćwiczył, ja muszę sobie najpierw ćwiczyć tutaj, o. Rok tutaj oczywiście, jak zawsze, Roki z boki coś tutaj robi. Pracujemy na nasze tutaj mięśnie. A on... Tak naprawdę to ja będę musiał zebrać to drewno, będę musiał zebrać ten żagiel. Będę musiał się dostać przez wentylację i wejść sobie. No i mi przydałoby mi się... A, miałem zrobić zadymę. Ajajajajaj. I to chyba dwie zadymy. Tak. Oj, dużo kasy straciłem. Oj, dużo kasy. Głupota, głupota i jeszcze raz głupota. Tutaj byłoby fajnie pracować. Miałbym darmowe jedzenie. Darmowe jedzenie zawsze jest spoko, ponieważ wtedy mogę, że tak powiem, każdego udobruchać tym jedzeniem. Udobruchać prawie jak wyruchać, ale udobruchać każdego i każdy będzie zadowolony i każdy będzie mnie wtedy lubił, bo to jest bardzo prosty sposób na zdobywanie ugotowanego jedzenia. Ale walić to. Dobra, pora na prysznicę będzie teraz. To akurat będzie mało strażników, to ja mogę wejść na przykład tutaj. Okej. I sobie poprzeszukiwać szybciutko biurka. Co ty masz tutaj, kolego? Kabel, bateria, to jest bardzo ciekawe. Folia, przyda mi się. Kolejna folia, tak? Nie, to jest moja pierwsza folia. A, bo wcześniej musiałem mieć folię, ale pewnie ją wyrzuciłem. Dobra, mam trzy kabelki. To jest już nielegalny przedmiot. W sumie, one, bo trzy kabelki łączą się w nielegalny przedmiot. Fajnie. Tutaj sobie podporządkuję jeszcze troszeczkę beczkę penarium chcę. Później chcę to. Chciałbym ogólnie mieć... O! O tak, żeby jedzenie było na samym końcu do szybkiego złapania. W ogóle tak. Wezmę sobie może tutaj beczkę penarium, jedzenie i tak dalej. I po prostu to wszystko porozdaję już na tych prysznicach. Zamiast to targać cały czas u siebie w biurku, ja to już porozdaję moim przyjaciołom. Izak, czas na ćwiczenia, dobra. Śledziłem tego parszywego złodzieja. Czas na ćwiczenia, okej. Kolacja, dobrze. Dobra, kto mnie nie lubi? Eleven, my się lubimy, ale tak jeszcze nie za bardzo. Rock, Spoko, Rojo, Nitro, Izak, Rezi, Gimper, Pan Clark, Poszukiwacz, ty dostaniesz od mnie peczkę penarium. Ignacy też, widzę, że tutaj nie jest jakoś super fajnie. Okej, okej. Ruszamy, Madzio. Oj, tam walczy się 82% mam znowu. Cały czas tutaj jestem na wysokim tym poszukiwanym i trudno. Okej, udało mi się to zrobić. Nie wiem, jak mi się to udało, ale mi się udało. Brudny uniform, wiem, to mi się nie przyda. Apteczka również nie za bardzo. Pójdźmy na ten apel, zobaczmy, kto będzie dzisiaj przeszukiwany. No halo, 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 kto będzie przeszukiwany? Halo, halo. Zamknąć japy. No, czekam i czekam i czekam. I z jakim masterczułek? Bardzo dobrze, że nie ja. To skoro nie ja i mam 83%, to lecę sobie jeszcze przeszukam tutaj jedną celę. Dobra, może nawet dwie mi się uda? Chyba mi się dwie uda. Kubek masz, to jest mega, to jest coś ważnego. No, no. Dobra. Krem do golenia nie jest już do użytku, żaden problem. O kurczę, ile masz czekolady, Rok? A nie, to nie, nie wiem, kto jest takim łasuchem, że masz tyle czekolady. Z czego ja się mogę pozbyć tutaj? Tak naprawdę to niczego, tak szczerze mówiąc. Czy mogę cokolwiek wziąć do łapy? Kubek, czekolada, krem do golenia. No tak troszeczkę słabo z tym jest. No krem do golenia mógłbym zostawić, ale on jest bardzo, bardzo wygodny, że tak to ujmę. No dobra,
Niechaj będzie, wracam do swojej celi i słuchajcie, moi mili, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przepraszam, że on był bardziej taki gadatkowy, co nie, ale troszeczkę w nim zrobiłem, troszeczkę się przygotowałem już tutaj w stronę ucieczki bardziej. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jutro postaram się, żeby był odcinek ze Escapistów, również postaram się, żeby był podwójny, ponieważ tutaj dni są krótkie, a noce długie, dlatego do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam się z wami, pa, 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 cześć!